Witamy Państwa bardzo serdecznie z obiektu Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Dzisiejsze spotkanie komentować będą dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Przed nami kolejne w tym sezonie spotkanie w rozgrywkach Division Rivals. Kibice na trybunach już nie mogą się doczekać rozpoczęcia. Lada chwila, zaczną się naprawdę wielkie emocje. Dobra główka, ale tuż obok celu. Przez chwilę chyba sam myślał, że padła bramka. Chyba za bardzo podszedł pod piłkę. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Trener postawił na dość bezpieczne 4-4-2. Czym się charakteryzuje to ustawienie? Jest elastyczne i pozwala wpłynąć na każdy sektor boiska, a obrońcy mają dobrą asekurację ze strony pomocników. Piętą achillesową mogą być kontrataki po skrzydłach. Ruszają do kontrataku. Czy będzie prowadzenie? Nani? Alex Telis? No, może być groźnie. Gospodarze z szan... Juan Mata! A jednak zmarnował! Piękna okazja do otwarcia wyniku. Obrona rywali chyba jeszcze się dobrze nie rozgrzała, bo dostał za dużo swobody. Zabrakło tylko wykończenia. Piłka dograna na skrzydło do Messiego. Cristiano Ronaldo. Mbappé. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Owen. Gabriel. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem gry. Czy będą prowadzili? Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Bramkarz broni jak na treningu. Fatalny kick z bramkarza. Tak wybijać nie wolno. Mogą teraz za to bardzo słono zapłacić. Tej interwencji wyręczył bramkarza. Juan Mata. Gabriel. Fantastyczna interwencja! Absolutnie klasa światowa! Jak on to wyjął? Przecież ten strzał wydawał się nie do obrony. Czapki z głów przed bramką. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Piłka idealnie za plecy obrońców. Ronaldo w polu karnym. Gol! Cristiano Ronaldo! Naprawdę znakomite wykończenie. Cristiano Ronaldo zdobywa kolejną bramkę. Która to już w jego karierze? Rzeczywiście, liczby ma obłędne. Znów udowadnia, że jest jednym z najlepszych na świecie. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Strzał na bramkę. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie... Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Co teraz zrobi? To może być wyrównująca bramka. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Michael Owen. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Lionel Messi. Messi prze do przodu. Cristiano Ronaldo, strata piłki. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Wybili piłkę za linię końcową boiska i będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rogu. Ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Trzeba to dobrze rozegrać. Sędzia nie ma żadnych wątpliwości. Rzut karny. Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy. Widzimy, że to było dobre uderzenie. Może na powtórkach strzał z karnego wydaje się czymś dziecinnie łatwym, ale to tylko pozory.
Jest presja, bramkarz, koledzy, kibice i oczekiwanie, że musisz. To potrafi sparaliżować. Wynik 2 do 1 o niczym nie przesądza. Nikt teraz nie przeszkadza. Patrzy, gdzie koledzy. Nani. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Piłka wyszła na aut. Alex Telis. Nani. Genialne podanie. Jest przy piłce, będzie groźnie. Złapał piłkę, koniec zagrożenia. Leo Messi ma dużo swobody na skrzydle. Lionel Messi. No, czas na dośrodkowanie. Dogranie na bliższy słupek. Miało być ładne dośrodkowanie, ale nie wyszło. Spójrzmy na to podanie. Zespół traci piłkę. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Blisko już do bramki. Piłka wędruje jak po sznurku. Ty do mnie, a do ciebie, ale teraz rywale przejęli piłkę. Ronaldo, strata. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. Popatrzmy, Owen. A, udało mu się odebrać piłkę. Mierzona piłka, wprost za plecy obrońców. Messi przed szansą. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa. Co za emocje! No, to trafienie nie będzie się liczyło. Sędzia liniowy podniósł chorągiewkę. I teraz Figo. Gabriel. Nani. Ładnie rozwija się ta akcja. Ależ przechwyt, pięknie. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ładnie, prostopadłe zagranie. I mamy bramkę. Ależ pech. Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. Luis Figo. Popatrzmy, Owen. Nani. Alex Telis teraz. Gabriel. To może być wyrównanie? I tak się dzieje, wracają z dalekiej podróży. Mecz jakby zaczął się od nowa. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosem, czy może to przeciwnik odpowie. No i Cristiano Ronaldo. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Kylian Mbappé. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. 2 do 2 po pierwszej połowie tego spotkania. Rozgrywa tutaj dzisiaj świetne zawody. Jest zdecydowanie najmocniejszym punktem swojego zespołu w tym meczu. No, nie da się ukryć, że jego dzisiejsza gra... Rozpoczęła się druga połowa meczu. No, Nani potrafi to robić. I po odbiorze strata piłki. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Neymar ma miejsce na skrzydle. Może teraz zacentrować. Mbappé. Obrońca blokuje tę centrę. Gol! Czy zasłużenie? No skoro prowadzą, to zasłużenie. Choć rzeczywiście gra im dziś nie idzie i zanim padła bramka, to gra przeciwnej drużyny bardziej nam się podobała. Zobaczymy, może teraz się odblokują. Bramkarz próbował, wyciągnął się. Już się wydawało, że sięgnie piłki. No i w zasadzie sięgnął, ale za mało, żeby nie wpadła do bramki.
3-2 to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Jeszcze będzie ciekawie. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Pięknie go dostrzegł. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać!